Siemano, Siemano i poniedziałkowy Meksikano. Witam Was serdecznie w takim oto dzisiaj stroju wystąpię e, na dzisiejszym filmu, który, filmie, który też będzie pewnie długi, bo prawdopodobnie będzie na tym filmie już szkolnej i będą i poszukiwania. Także coś się będzie działo. Poniedziałek, rano, jutro wolne, dlatego to są moje ostatnie dwa dni oddechu, a potem do kieratu. I słuchajcie. Jesteśmy w takiej małej plażyczce z małym kąpieliskiem. Jest zimno, ale jest ciepło i nic mi nie pozostaje jak spróbować przeszukać tą plażę w środku, w wodzie, wykrywaczem. Mm wykrywaczem metali, także e, nie zniechęcać się, bo może nic nie znajdziemy, ale na pewno będzie coś o szkolnej. Już się sobie wychwyciłem e, to co mnie interesuje z dwóch filmów. E, a teraz słuchajcie, przeniesiemy się w tą oto wodę I w, tejże, i w tejże wodzie będziemy szukać różnych cudownych rzeczy, o ile w ogóle takowe będą. A tu się całkiem dobrze zmieniło, bo jeszcze rok temu nie było tej budy, nie było mm, nie było wypożyczalni kajaków, ani niczego, nie, nie było niczego, jak to zwykle <grych> i słuchajcie, a gdzie to jest? Ja nie wiem, gdzie to jest, bo ja dokładnie nie wiem, ale chcieliśmy tu się przespać ale był natłok ludzi, zresztą zobaczyć co tam na górze się dzieje, można rozbić namiot prawdopodobnie darmo, tylko kurwa nie wiem, gdzie to jest. To jest gdzieś za Bakałażewem, pomiędzy dwoma jeziorami, taki przesmyczek, bo tam też jest jezioro, jest i kibel. Też jest jezioro. I tu jest jezioro. Kto beztrzejszy, to na pewno znajdzie, co to za przesmyk niedaleko. Puh, Filipowa nieba, Kołażewa. Filipowa. Filipowa, także zapraszam na grzebanie w wodzie. Czuję, że zmarznę, ale chuj tam. Co się nie robi dla przyjemności marznięcia w wodzie i szukania skarbów. No i na samym początku taki widok. Rybka lubi pływać, okonek ale niekoniecznie do góry brzuchem. No to zaczynamy poszukiwania. Pierwszy sygnał wyciągamy z wody i jak zwykle jest to kapsel. Wytwórnie sprzedaż i hurt kapsli powinien założyć. Tu się kopnęło. <grym> Nie no mam pojęcia, do czego to służy. Jest jakiś klucz, fragment klucza. Patrzcie, zadasz i kręcisz. A tu? No ale duża rzecz. I kolejny piękny kapselek z kąpieliska. Czyściciel kapsli. No i mamy zawleczkę. Po jakichś 30 minutach poszukiwania stwierdziłem, że tutaj w tej wodzie gówno jest. I nawet nie robię podsumowania, bo mam chyba trzy kapsle i jedną zawleczkę, więc z podsumowaniem się wstrzymam. No i tutaj też ktoś mówił, że tu często i gęsto chodzą i szukają właśnie w wodzie. Wszyscy teraz, jak ja poszedłem do wody, to wszyscy poszli też do wody. To jedziemy na inną plażę, może tam się poszczęści. No to teraz. W przerwie meczów, w przerwie poszukiwań, chociaż nie wiem, czy będą one jeszcze kontynuowane, wskakujemy na fotel i oglądamy szkolną. I były dwa filmy. I wy znacie moje zdanie o tej szkolnej, że ona jest nudna, że tam się nic nie dzieje i że ciężko jest cokolwiek wyłuskać z tych filmów, żeby na nich zawiesić oko, no ale dobra, na tych dwóch filmach zawiesiłem jedno oko, no i, i tak wisiało, no i coś tam zobaczyło. I słuchajcie, to dwa filmy, yy, dwie odmienne sprawy w ogóle, jedna to jest, kurde, słuchajcie, dotycząca... Mm, w ogóle kurwa, może zacznę od tego, słuchajcie, bo... Ja obserwuję te filmy, obserwuję te filmy z Kononem i on kurwa żłopie te mleko i żłopie, i żłopie, i żłopie. O kurwa, o co chodzi z tym mlekiem? Pamiętacie jak była afera i awantura, że mu nie wolno tego mleka, że w ogóle kurwa, że cukier, że to. A on kurwa żłopie te mleko, kurde, hektolitrami i nic. I to jest... i ja się pytam, czy zmienili coś w składnikach mleka, czy te mleko mu nie przeszkadza jednak i awantura o mleko była okant dupy można było rozbić bo wychodzi na to, że to mleko mu kompletnie nie przeszkadza, on żłopie je hektolitrami, bierze tabletki prawdopodobnie bierze, no chyba bierze skoro, yy, skoro żłopie to mleko i to mleko nie przeszkadza i kurde, a pamiętacie awantury z tym mlekiem, nie? Jak było jak to, o Boże, z to bez zlatkozy, ja kurwa ja pierdolę, Jezu no, a on żłopie to mleko i mu dostarczają to mleko i dostarczają ja nie wiem, albo zmienili skład mleka, albo, albo słuchajcie, albo e, on się uodpornił <śm> na to co, na składniki w mleku i go to nie bierze i nie rusza, e, bo mając cukrzycę, no, aż mnie to kurna dziwi, że on z tym mlekiem e, tak se doskonale radzi, nie tylko pijąc, ale i wydalając i nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu, <śm> w sensie zdrowotnym. Yy, przynajmniej do tej pory. No, ale dobra. Przyszła ta paczka, oczywiście, mleko, jak żeby inaczej, gaz. Gazu on ma już tych butelek pff, dużo mi się wydaje. Gaz bojowy, gaz obronny, gaz naskoczących przez bramkę. No, ja nie wiem, jak bym miał kolon użyć tego gazu na przeskakujących przez bramkę. U niego, się, wiecie, muchy to się jeszcze na leb złapią i się przykleją skrzydłami i nie mogą odlecieć do ciepłych krajów, ale czy on by był w stanie użyć gazu na kogoś, kto przeskakuje bramkę. Przypominajmy, przypominam sobie sytuację, jak on użył gazu pod, jakbym powiedział, pod prąd. Gdzie <gryw> się sam zagazował? Więc Konon raczej może mieć tych butli gazu naście, ale dupa z tego będzie, bo Konon gazu używać nie umie. A poza tym, licha to broń ten gaz, bo e, są ludzie, którzy e, no, łeskę uronią po prysznięciu im gazem i nic się nie stanie, jeszcze w mordę ci dadzą za to. Ty go prysziesz, on, on wylsze oko jeszcze w mordę ci da, z plaskacza albo, albo z Pionchy potrafi oddać, także licha to broń, ten gaz licha, bo broń by była dla konona yy, też i jakaś strzelba albo pistolet bo pewnie w nikogo nie trafił e, nie wiem jaka dla konona e, broń by była dobra i skuteczna na ujów spod bramki przeskakujących przez młoty. trudno mi powiedzieć musiałbym się grubo zastanowić nad tym yy, jaka tu mu broń była by, słuchajcie, biologiczna taka, nie generalnie no ten bramka pod prąd to jest chyba jedno z lepszych rozwiązań wtedy i płot wtedy by nikt nie przeskoczył ale gorzej jakby kono zapomniał prądu wyłączyć i chciałby sam wyjść a to się mogłoby też bardzo bardzo prawdopodobnie zdarzyć że kono by zapomniał no i Aron tutaj przychodzi kono zapomina wiecie wyłączyć prądu Aron przychodzi myk prawie już przez płot przeskoczył i by, było, I by było, przypalone jajka i, i kiełbaski przypalone, palone kiełbaski, palone jajka, bo to tak, taka broń też odpada, no, to ja nie wiem jaką broń skuteczną wymyślić, żeby konon mógł się skutecznie bronić, ale gaz to nie jest żadne rozwiązanie, bo po pierwsze on gazów ma od groma, po drugie nie umie ich używać, a po trzecie sporo ludzi... Eee, znaczy, że nie wszyscy, ja, ja, ja na przykład, no mi tam ołoskueska poleci i to gruba, ale są ludzie, którzy na ten gas nie rogują prawie w ogóle, także to jest lipka no, i tyle chyba wyciągnąłem z tego z tego, z tegoż filmu, gdzie otrzymał gaz, oczywiście była jeszcze rozmowa z właścicielem, e, który przekazał ten gaz i oczywiście rybki jeszcze mają dojechać dla jego. Oczywiście jak już rybki, no to coraz... To no to, to się wszystko powiększa, bo teraz jeszcze glonojad i kiryski. Kiryski to też takie przy dnie, kurwa śmigają. E, coś tam może zeżrą przy może posprzątają trochę. Chyba tutaj... E, Panowie stawiają na to, na taki, na taką, taki zestaw rybek, żeby w ogóle tego chorym nie sprzątać najlepiej. To, to by odciążyło Arona. A roboty zwaliłoby się na, ry na, na rybki. O, nie posprzątał, kiryski nie pojadły. Nie nasza to wina. Akwarium jest zielone. I tak, i tak, i tak. tak to słuchajcie, e, wygląda. Karteczka muszę patrzeć, bo kurde, tych szczegółów takich wyłapać i to potem poskładać do kupy jest ciężko. Co mnie jeszcze zaciekawiło w tym filmie, że konkurdy jebany, orientuje się, że. Jakiś ściana, nie? I on chce tą kurde rączkę do, do, do wstawania e, sobie zamontować, no to kurna. To on wie, że trzeba do ściany, jak jest kurde, z pustaków czy tam z czegoś, nie drewniana, to kołki. I kurna sam kurwa zaczepił e, Arona, że czy kołki, bo ściana jest murowana i tak dalej. To mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc pozytywnie. Bo ja nie wiedziałem, że skona taki majster! Sz, majster szeft! E, Meister Geschäft, e, bo kurna, e, od razu powiedział, że, że tu trzeba kołki, i w kołki tego, żeby to wszystko e, ładnie nam się e, tam ta rączka trzymała. No to i to mnie, kurde, to mnie zaskoczył i to bardzo, bardzo, bardzo. No i drugi film, drugi film zgoła trochę odmienny, właściwie to mi się to już zaczyna kojarzyć, bo to już druga taka sytuacja w ogóle u Konora. W ostatnimi czasy, i to tak zaczyna się robić podobne jak u majora. Zaczynają się pojawiać kobiety. Kobiety znikąd, kobiety z dupy. Fakt, że jest to kobiecy głos, jeden i drugi. Coś po mnie kurwa łazi, to te jebane pewnie. Gdzie są sarny? No, chociaż przynajmniej nie osa. Kobiety pojawiają się dla jego kandydatki. Na przyszłe żony, bądź też kochanki, niektóre nawet kono ko stwierdził, że będzie oglądał na kamerze. <laughs> no, co on tam będzie oglądał na kamerze? Kamer ma kilka, więc teoretycznie jakby ona tam po gospodarstwie się krzątała, to co nieco mógłby zobaczyć, nawet jakby się schyliła niechcący. Eee, no ale tych kandydatek coraz więcej się pojawia, jedna z Australii, druga jakaś prawie że ziomuwa z jego rodzinnych stron. No i kurczę, konon, no niczym bym powiedział, chłopaki do wzięcia. Dziwne, że jeszcze Rudy go tam nie zgłosił do chłopaków do wzięcia. Ale ja wiem, czemu Rudy go nie zgłosił, bo jak Rudy by go zgłosił do chłopaków do wzięcia, to by to by ten o, jebane się wczepiło. Ja się także, ja to ja nie mam mum, nie myślę sobie, że ja mam mumy, To te kurwy, te muchy jebane od saren, wlatują mi we włosy. I Łażę kurę po głowie, Nawet nie, bo nie boją się. E, ja się ja, a ja wiem czemu e, czemu e, Rudy nie zgłosił go do chłopaków do wzięcia. Bo by biznes przejęli. No tak by zaczęli nagrywać z kolonem e, w te, telewizja i gówno i by nie pozwolili nagrywać e, już nikomu więcej. Bo by kolon mu się umowę spisał. I dlatego do chłopaków do wzięcia i nikt go nie zgłosił. Bo by biznes się skończył, tak mogłoby być. Nie? A to by było nie... O Jezus, na na no chłopacy, chłopaki do wzięcia to, ch ch chyba w telewizji to by był hicior, jak on by te z tymi babami, jakby się umawiał, jakby z nimi gadał, wyobrażacie sobie, co by było? A pijesz? A ile palisz? A w co się ubierasz? Malujesz się czy nie? Paznokcie, jak pomalowane, to odpada. Kurwa, to by było hicior. No i tak już właśnie mieliśmy tutaj e, drobne, drobne przesłuchanie. Przysłuchanie, ale przysłuchanie yy, niczym kurna. W ogóle wiecie co, kurwa? W poprzednim filmie, jak Aaron wchodził do pokoju po coś tam, to kurwa ukolona grała białoruska telewizja białoruska, albo w najlepszym przypadku jakaś litewska, bądź też rosyjska. Litewska to pewnie nie, bo nie ma, ale białoruska tam odbiera. No to ja nie wiem, i teraz to te przesłuchanie tej e, pani rzekomo Renaty. Pozdrawiam serdecznie. E, proszę nie brać do głowy, bo to są tylko żarty i, i, i lekkie, lekkie gdybanie z przymrużeniem oka pani Renato. I teraz te przesłuchanie Renaty. Ja się zastanawiam też, czemu właściwie kono słucha białoruskiej telewizji w Polsce? Może on jest kurwa jakimś śpiegiem, konfiturą, która kurna no ja, konfiturą to on jest na pewno, bo on z tymi donosami biega, ale może nie tylko na trójkę, może on jest tajnym ukrytym agentem białoruskiej jakiejś armii, e, armia jakaś wyzwolenie, nie wiem czego tam i on kurna słucha normalnie, siedzi w białoruskiej i kurwa ja się, no, sorry, ale ja podejrzewam, że on kompletnie nie rozumie co im tam mówią, ale słucha i to jest, to jest, to jest podejrzane. To jest podejrzane, i ja bym na waszym miejscu zgłosił to natychmiastowo do specjalnych służb, że Konon może mieć powiązania z jakąś białoruską, aktywnie działającą. Zresztą sam mówił kiedyś, że ma powiązania z białoruską, aktywno, dzioła, aktywnie działającą yy, instytucją, która może mieć na celu przejęcie Polski i władzy. No bo kurde, czy wy słuchacie, siedzicie w białoruskiej telewizji? Ja na przykład nie ani rosyjskiej. No muzyki to czasami posłucham, bo fajną kawałki mają, ale to tylko muzyka. Tam nie ma odkrytych jakichś informacji tajnych. No a konon białoruska telewizja leci, bądź też rosyjska, to nie wiem, co, nie wiem, co już lepsze by było. Co by złagodziło wyrok dla kon, konona. E, ale no, słucham białoruskiej telewizji i to mnie rozjebało. To mnie rozjebało. No więc nasz Białorusin no bo Krzysztof też tam mówił, że rodzina, a w ogóle rodziny to on ma wszędzie, tak jak właśnie w tym przysłuchaniu nasz białoruski obywatel No bądź też litewski, czy już nie wiem co to był za język, no ale przypuśćmy, że był białoruski, bo tak będzie lżej. E, nasz białoruski obywatel Kanonowicz Kanonowicz Nie ko, nie koko, Kanonowicz, e, Pan Konon. E, białoruski aktywista i zwolennik telewizji e, białoruskiej. Oczywiście przesłuchał panią Renatę w rozmowie, która się odbyła, o ile to pani Renata się w ogóle, na, pani Renata nazywa. Przypomnijmy, jeszcze 2-3 dni wcześniej umawiał się na wyjazd do Australii. Ganiać kangury. Ganiać kangury albo się z nimi boksować, bo kangury nieźle boksują. No i taki kangur jakby wyboksował konona, to... Myślę, żeby mógł przegrać z kangurem, nawet, nawet z kangurem, mimo tego, że to jest jakieś zwierzę, ale poć kangur dobrze boksuje, no że szkur wyjebane. Wy kurwy wyjebane, wykurwy je, rozdusze będę, wykurwy jebane, no siadają na ręku i nic się z tego nie robią, głodne czy co? Yy, no jakby pojechał do tej yy, do tej Australii do jakiejś pani no bo to wcześniej była inna kandydatka to nie, to nie tak że tylko jedna się zguściła. teraz już jest druga i ja mówię to przypomina sytuację jak z majorem zaczynają się pojawiać damy wokół konona wcześniej był u majora no i konon będzie zarażył żył nadzieję, chociaż konon to szybko odpuszcza konon nie ma takiej wiecie takiego parcia jak kurwy no jebane nie ma takiego parcia jak, jak, jak major świętej pamięci. Koron, zaraz zapomni, zaraz odpuści, zaraz w dupę, zaraz coś nowego się pojawi, oto już nowa kandydatka będzie mu przynie gotować. Także konon nie jest taki, że, że jest jednej wierny, on by chciał całe stado przygarnąć. Całe stado kur i kogut, kogut, konon jeden będzie chodził, piał i, i pokazywał palcem, kto co ma gdzie robić, a on był uczony w domku, że mamusia wszystko zapieprzała w chacie. A tatuś nic nie robił, bo tatuś jeździł zarabiać pieniążki poza domem. Więc kolon jakby miał takie statko kurek wokół siebie, to by je tam wszystkie poobsadzał. Ta do zmywania, ta do prania, ta do sprzątania, ta do pielenia ogródka, a ta niech trzyma lep na muchy, żeby nie spadł, z, z sufitu się nie odkleił. Niech stoi i trzyma, niech muchy się połapią dla jego, nie będą latać na, na, za free pod skrzydłami. Bocianów do ciepłych krajów. no Jak to ma być? No i teraz mówię: i teraz jest druga kandydatka, pani Renata. I mimo tego, że pani Renata ma kogoś, to kolon nie odpuścił. Nie odpuścił, mówi: Masz kogoś, to go rzuć, przyjedź do mnie. No pani Renata jest w wieku majora, to Całkiem dobrze by było. I tu znowu powraca jakiś wątek miłosny, bo Koronowi, najzwyczajniej w świecie, chyba ten wiek, jaki miał major i teraz ma pani Renata, bardzo pasuje do tego, żeby e, uprawiać z e, tą osobą jakieś miłosne igraszki. Nie powiem już tutaj seks, no bo seks to za dużo powiedziane w przypadku Korona, ale miłosne igraszki i jakieś tam fistaszki całkiem, całkiem możliwe. Ale na początku oczywiście jako. Jako były ubek i, i, i były Łóbek, no i oczywiście teraz e, czynny aktywista białoruskiej telewizji, e, wypytał skrzętnie panią Ratę: Czy pani Rata pije? Czy pani Rata nie pije? A jak się dowiedział, czy pani Rata pali, to już tak trochę się skwasił, ale. Ale pomyślał, ale chyba przeszło, ale przeszło. Chyba przeszło, bo on i tak ma niesny plan, słuchajcie, bo jak już pani Renata do niego tam przyjedzie, to on palić się oduczy. Tu zakazik na ścianie, tam zakazik na ścianie, jaki to stówak żywny. albo 500 mandatu. No to samo wychodzi. I że pani Renata szybko palić, oduczy, Jak zobaczy te wszystkie nakazy i zakazy, to się pani Renata przestraszy. Ja nie wiem, czy pani Renata tam wejdzie w ogóle na to podwórko. No, a ciekawe, czy w ogóle jest zakaz u niego wchodzenia na podwórko? Powinien powiedzieć, zakaz wchodzenia na podwórko osób, osobom nie wiem jakim, obcym. No, powinien być taki zakaz. Także. Tyle mniej więcej się dowiedziałem. No, i oczywiście, jeszcze z rozmowy całej dowiedzieliśmy się, że a się, a jakże by inaczej, dowiedzieliśmy się, że Kolon jak zawsze i wszędzie, wszędzie tam, gdzie osoba, która jest mm, powiedzmy dla niego interesująca, bo taka jest w przypadku, w przypadku Renaty, jest, Renata jest dla niego interesująca, yy, ma dobry wiek, ma pewnie dobry głos i. Wtedy, gdzie ta osoba by nie miała rodziny, tam i kolon też ma rodzinę. I tutaj to jest takie dziwne, że nawet jak pani Renata powiedziała, że jest ze Śląska, bo mimo wcześniej, wcześniej było mówione, że rzeczywiście oni są gdzieś tam z tych okolic swoich, i pani Renata gdzieś tam e, pochodzi z tych okolic, czy też rodzina pani Renaty z okolic Wilkowa i, i, i tam dalej, tam gdzie kolon e, już na maleńkości chodził i kur nam. Z mi chodził, ja nie wiem, ile on miał w tym lat w tym Wilkowie, ale jak on mówi, że już chodził i orał pole, ale on przyjechał tutaj, to jeszcze był malutki, to, to kurwa, to jak on orał pole w tym Wilkowie? Chyba nim orali, no ale dobra, skoro tam doszło do porozumienia, że tam mają jakieś tam no, bliskie wspokrywienia, może nie rodzinne, ale być może towarzyskie, no bo być może kolon tam znał, skoro... Yy, pa... O, ale śmieszne zwierzę poleciało. Znaczy, owad. Pani, e, pani Renata też pochodzi z tych okolic, i Kolon pochodzi z tych okolic. Wprawdzie różnił się wiekiem, ale osoby, które były starsze od nich, no to mogli zdać, znać obydwoje, nie? No to doszli do porozumienia tutaj. To nawet jak, e, jak pani Renata stwierdziła, że ona jest teraz ze Śląska, to Kolon powiedział, że on też na Śląsku ma rodzinę. Kolon ma rodzinę wszędzie. U Piłsudzkich, na Śląsku, w Wilkowie, na Białorusi. No, na Białorusi to on musi mieć dobrą rodzinę. Jak on białoruską telewizję wałkuje, no to kurna tam rodzina musi być bardzo, bardzo zżyta z Krzysztofem. Tak bym powiedział, skoro on tam na, na bieżąco informacje śledzi. Co, a tam na Białorusi to się gru, też grubo dzieje, ne? No i teraz. Mamy haka, mamy haka. Ciekawe kto to, to szykował te wszystkie e, przeskoki przez, e, przez, jak to się mówi, przez granice białorusko-polską i tak dalej, to trzeba zbadać głęb, pogłębniej. No. I takie są moje przemyślenia, trochę na wesoło, e, trochę z przybrużeniem oka. E, Krzysztof, tak jak powiedziałem, w podsumowaniu niczym kasanowa albo chłopak do wzięcia, coraz więcej kandydatek dookoła się robi. Czy któreś przyjedzie? Całkiem możliwe, że może któraś przyjechać. Eee, czy Koron jedzie do Australii? Niech sądzę. Bo nie sądzę, żeby w ogóle wsiadł do samolotu. Eee, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, a podróż statkiem z długo by trwała. Rybki by pozdychali dla niego, akwarium by się zazieleniło. I nie tylko akwarium by się zazieleniło, ale też bułki bądź też kubki niedomyte zakwitłyby grzybem, tak jak ja miałem grzyba na ścianie, pamiętacie? Tak u niego grzyb by się rozdrósł po całej chacie. Fakt z drugiej strony, to jakby wrócił, to by mógł se kurwa grzybów od razu nazbierać na chawirze. Nie musiałby do lasu chodzić, a konon grzyby lubi. No ale podróż statkiem zbyt daleka, zbyt odległa, tam by wszystko w chacie zakwitło. Posesja zarosłaby tak, no że, że kurwa jakby wchodził to jak przez krzaki do narni. Najpierw musiałby wszystko porozgarniać, Albo oh, puściłby puściłby przodem Arona z maczetą, i on by tak kurwa, a kolon maczetę ma. Przynajmniej miał. Pamiętacie stary film, kiedy z maczetą siedział, że łeb spadnie dla jego i tak dalej. Więc musiałby kogoś puścić z maczetą, jakby wrócił z tej Australii, jakby w ogóle wrócił z tej Australii, bo tam i psy dingo, i, i, i kurwa, i diabły tasmańskie, O kurwa, musiałby Koron krzyż jeszcze ze sobą wziąć i wodę święconą, żeby się pozbyć diabła. Tasmańskiego z terytorium Australii. No diabeł to diabeł. Jaki by nie był, to diabeł. A on jest bardzo, bardzo mocno wierzący, więc on by z tym diabłem walczył. Tasmańskim, nie tasmańskim, ale diabłem. Nieważne. Także tyle słuchajcie ode mnie. Uff, chyba przejdę się jeszcze poszukać trochę. Jak coś znajdę ciekawego, to wam nagram. A jak nie znajdę nic ciekawego, to żegnam was i jeszcze raz dziękuję za wsparcie. I jutro robimy, jutro robimy. Czytanie e, donate'ów, no bo już parę donate'ów wpadło, miało być dzisiaj, ale parę donate'ów wpadło, a ja się zamotałem dzisiaj, kurwa, i, i, i robiłem zdjęcia z telefonem i kurwa nie mogę tego odczytać, bo na telefonie nie mam zdjęcia, a zawsze z telefonu robię. I przepraszam bardzo, ale taka jest prawda, nie ściemiam, więc zrobimy to jutro, przy kolejnym jakimś filmie, e, przy porannej waszej kawie, albo po, południowym obiedzie, albo wieczornej kolacji, kiedy będziecie się oglądać. A ja Wam odczytam wasze donate, wasze wsparcie i bardzo, bardzo Wam za to podziękuję. A teraz żegnam. No i ja bo będzie koniec filmu, albo będzie część dalsza związana z grzebaniem w wodzie. No to grzebiemy w wodzie. Ja już wypukałem pierwszy sygnał 10 groszy z 68 roku. No to, to PRL wita. I tu kolejny sygnał. Drucik na drucików i kumiku szkobel. Otwieramy przy was. Sam nie wiem, co to będzie, albo nic nie będzie. Albo gówno jakieś, kurna nie gówno, kasiora, patrzcie kasiora, wow, czaicie bazę, co to jest, 200, 10, 1, 1 rubel, 1 rubli, 2000? To współcześniak? Naprawdę? A co on tu robi? No, pierwszy raz widzę taką monetę. Aż mi się nie wierzy, że to jest współcześniak, a wychodzi, że 2000. 2000. Któryś rok? Masakra. Tak to czasem bywa, że czegoś się zapomnie i ja zapomniałem naładować wykrywacze, wiecie i mi się wykrywacz wyładował I dupa, ledwo zacząłem grzebać I po grzebaniu No to podsumowanie, bardzo krótkie i bardzo szybkie A pamiętałem, że muszę naładować i zapomniałem, czyli nie pamiętałem Dwa kapsle Jedna zawleczka, tu jakiś kawałek metalowego główienka Cholera wiesz czego i po co i na co to Drucik no i jeden rubel, 2008 rok Śmieszna sprawa, co on tu kurwa robi Jeden rubel, pojęcie nie wiem zielonego Rosja była na rybach Albo na kąpielisku No i 10 groszy Z y, 68 Tyle z tego wszystkiego Jadę ładować Wykrywać na chatę i montować ten film A potem może jeszcze Raz dzisiaj wieczorem zapadnę Bo to już ostatnie chwile Mojego luźnego, wolnego życia I nie mam zamiaru go spędzać w domu